Bardzo serdecznie dziękujemy i przechodzimy do Ustronia. Andrzej Piechocki, urodzony w Będzinie w 1946 roku, z Ustroniem związany jest od 1967 roku. W latach 1976-81 prowadził własny warsztat rzeźbiarski. W latach 81-86, będąc kierownikiem oddziału Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, organizował wiele imprez o charakterze rekreacyjnym. W 1986 roku wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Wiślańskiego Oddziału Orbisu. W 1992 roku z jego inicjatywy została utworzona filia tego oddziału w Ustroniu, w której działała galeria prezentująca prace plastyczne miejscowych twórców ludowych. W 1996 roku założył firmę ArtP, w ramach której projektował i jako jeden z wykonawców realizował ośrodki edukacji ekologicznej dla lasów państwowych. W ramach firmy współrealizował stałą scenografię na rynku ustrońskim, przedstawiającą widoki z dawnego Ustronia. W latach 76-81 brał udział w pracach Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Piosenki Czeskiej i Słowackiej. Jego rzeźby były nagrodami publiczności na tychże festiwalach. W latach 83-86 w ramach Ogniska Pracy Pozaszkolnej prowadził kółko rzeźbiarskie. Jego uczniowie zdobywali wyróżnienia pierwszego stopnia w ogólnopolskim konkursie twórczości ludowej Koroneczka. Jego pomysłem jest częściowo już zrealizowana ścieżka edukacyjna na zawodzie. Publikował swoje artykuły w przewodnikach ustrońskich o tematyce przyrodniczej. W pijalni wód z jego inicjatywy pojawiła się stała ekspozycja przedstawiająca kolejne etapy powstawania parku na zawodzie. Z jego inicjatywy została reaktywowana w Ustroniu grupa twórców Dreamy. Był współorganizatorem i uczestnikiem realizowanych przez Stowarzyszenie Wystaw, m.in. wystaw poplenerowych i jubileuszowych artystów z miast partnerskich. Organizował i uczestniczył w kilkunastu plenerach w Rumunii, na Węgrzech i w Czechach i w Polsce. Współorganizował koncerty w miastach partnerskich Estrady Ludowej Czantoria oraz Estrady Regionalnej Równicy. Od 2017 roku jest członkiem Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ustroniu. Za działalność społeczną otrzymał honorowy dyplom za zasługi dla miasta Ustronia, odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. Wyróżniony został złotą odznaką honorową za zasługi dla województwa śląskiego. Srebrną cieszyniankę wręczą pan Marcin Janik, przewodniczący Rady Miasta w Ustroniu, oraz pan Przemysław Korcz, burmistrz miasta Ustroń. Uchwałą władz samorządowych miasta Ustroń laur Srebrnej Cieszynianki za rok 2019 otrzymuje pan Andrzej Piechocki, mieszkaniec Ustronia. Laur Srebrnej Cieszynianki otrzymuje pan Andrzej Piechocki za pełną oddania pracę na rzecz Stowarzyszenia Twórczego Brzimy oraz inicjowanie szeregu jego przedsięwzięć, za organizację wielu wystaw plastycznych, za realizację zadań w zakresie współpracy zagranicznej miast partnerskich Ustronia i aktywne uczestnictwo w Ustrońskim Klubie Ekologicznym.